7. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki dobiega końca. Podczas 3 dni środowisko akademickie udowadniało, że nauka to nie tylko tradycyjne sale wykładowe. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym po raz kolejny można było doświadczyć nauki na własnych oczach i po prostu jej dotknąć. Ostatni dzień festiwalu przeznaczony był dla szkół. Fatima Orlińska. Tegoroczna 7. już edycja Śląskiego Festiwalu Nauki przyciągnęła prawdziwe tłumy, co pokazuje, że z nauką warto wychodzić poza sale wykładowe i nie musi być ona nudna. Tutaj jest przede wszystkim rozmach. Tutaj jest, że te stanowiska są no, rzeczywiście mega dobrze przygotowane. Bardzo dużo jest wystaw, ciekawe przede wszystkim są wystawy, jeśli chodzi o roboty, drukarki 3D, jakieś autobusy na przykład, co w ogóle mnie zaszokowało, że autobus jest w sali. Da się oczywiście czegoś nauczyć, jest przy tym też dużo frajdy akurat, bo akurat na przykład tam jest sportowy przedział akurat związany z sportem i tam właśnie jest ten, i jest właśnie taki jeden przedział z kajakami, co byliśmy na nim właśnie z moim kolegą. I akurat było całkiem fajnie, no. Akurat sobie poćwiczyliśmy. Był jeszcze taki jakby robot, który przewozi rzeczy i my sobie na nim jeździłyśmy. Tak, siedziałyśmy na nim i jeździłyśmy na nim. No jakie to było odczucie? Takie jakbyśmy jechali trochę w aucie albo na deskorolce, no takie dziwne to jest trochę. Można też było dowiedzieć się czegoś więcej o swoim ciele. Jednym z zaproszonych prelegentów był Adam Mirek, który w sposób przystępny naukę przedstawia na co dzień w mediach społecznościowych. Swoje milionowe zasięgi wygenerował na TikToku, gdzie jako doktorant inżynierii biomedycznej porusza tematy związane z chemią, biologią czy fizyką. Oprócz tego, że to ciało jest taką wspaniale zaprojektowaną maszyną, ma też pewne swoje ograniczenia, którym teraz troszeczkę się przyjrzymy i mam nadzieję, że zechcecie wykonać kilka aktywności na początek, bo tak jak mówię, co potrafią nasze ciała, a czego nie potrafią. I to jest czas na kilka prostych, naprawdę prostych eksperymentów. Podczas których młodzież mogła dowiedzieć się, jak przez mózg zaprogramowana jest cielesność, co wynika z genetyki i na co trudno mieć wpływ. Frekwencja podczas warsztatów przerosła oczekiwania organizatorów, a kolejki młodzieży do wejścia ustawiały się od samego rana. Widzimy masy, dosłownie masy uczniów ze szkół, co nas bardzo cieszy. Mają możliwość korzystania z bardzo wielu atrakcji, wykłady, wystawy, warsztaty. Bardzo dużą popularnością cieszy się, mogę zdradzić, pokaz fizyczny i laserowy fizyków z Lund, ze Szwecji, więc tam na pewno będą tłumy. Strefa motorsportu, gdzie można zobaczyć bolidy i spotkania z ekspertami w tym zakresie. Tegoroczny Festiwal Nauki dobiegł końca, ale w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, którym ogłoszone zostały Katowice, wydarzenia popularno-naukowe będą odbywały się przez 50 tygodni 2024 roku.